Byłaś taką pilną studentką, czy raczej takim trochę leserkiem, który nie za bardzo chętnie chodził na zajęcia? No to zależy. Ja lubiłam swoje studia, bo lubiłam ten kierunek, który studiowałam, ale cały czas czułam taki niedosyt, że może kurczę, bez sensu, że nie zdawałam do szkoły aktorskiej, więc cały czas mnie ciągnęło w tym kierunku. No i właśnie ze względu na to często zawalałam egzaminy. Na przykład kiedy zaczęliśmy zdjęcia do Brzyduli, to właśnie zawaliłam 4 bardzo ważne egzaminy i jeszcze będąc na planie musiałam się uczyć, pomagał mi Marek Włodarczyk, to było dosyć śmieszne. I udało się i zdałam. A właśnie jak tam poprawki były? No były, oczywiście, że były. Tak naprawdę jak już robiłam licencjat, to już nie miałam poprawek, bo wtedy faktycznie się odcięłam i nie robiłam praktycznie nic, tylko studiowałam, więc miałam więcej czasu, ale te pierwsze 2 lata to generalnie zawsze miałam jakieś tyły i poprawki. No, tak było. No i pierwsze samodzielne mieszkania? Tak, przeprowadziłam się bodajże 16 czerwca 2008 roku. Właśnie. Jaka pamięć! Nie, to było olbrzymie wydarzenie, bardzo ważne w moim życiu, bo właśnie wtedy wiedziałam, że nie zdałam tych egzaminów, zaczęliśmy zdjęcia do Brzyduli i wtedy zaczęłam takie prawdziwe, dorosłe życie. Byłam szalona. No właśnie, szalone imprezy? Tak naprawdę to kiedy byłam studentką przez te pierwsze 2 lata, to mieszkałam z rodzicami, nie zaznałam niestety tego życia w akademiku, także prawdziwe szalone imprezy zaczęły się podczas tego etapu pracy tutaj w Warszawie. Czyli twoja pierwsza praca to był plan serialu, tak? Moja pierwsza w życiu w ogóle praca... Tak, ale na studiach. Aha, na studiach. Na studiach to próbowałam zostać kelnerką, ale mnie nie przyjęli. Bardzo to odchorowałam, a później no to faktycznie pracowałam już na planie, ale Brzydula nie była moim pierwszym serialem. A w ogóle najpierwszejsza praca w telewizji to było prowadzenie programu dla dzieci. Miałam 17 lat i to było częściowo na żywo, byłam potwornie zestresowana. A Mateusz Janicki nam za plecami. Kołuje. Kołuje. A pierwsza miłość? Na studiach, bo na pewno nie wierzę, że nie byłaś kochliwa. Moja pierwsza prawdziwa miłość to był Lew Murzenko, którego serdecznie pozdrawiam, którego obserwuję na Instagramie. Ma wspaniałą żonę i cudowne dziecko. Uroczo. No, to było bardzo dawno temu.